Naszym gościem jest pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Dzień dobry pani prezydent. Dzień dobry panu, witam państwa. Wystawa Expo to wystawa światowa. Jak patrzy się na to, na nią z perspektywy jednak lokalnej, dużego miasta, ale miasta w Polsce? Przede wszystkim z dużą zazdrością i niedosytem, jak pan zapewnie pamięta. Też mieliśmy szansę zostać gospodarzem, co prawda tej mniejszej, bo są dwa rodzaje wystaw światowych, Expo i Expo International. Niestety przegraliśmy 3 głosami Buenos Aires. No i najgorsze jest w tym wszystkim, że dowiedzieliśmy się nie tak dawno, że jednak Buenos Aires, co było pewne, nie zrealizuje tej wystawy i taki niedosyt został. Mamy świadomość, jak ważne są to wystawy, które promują nie tylko dane miasto, ale przede wszystkim promują dany kraj, dają szansę, żeby wiele osób, przede wszystkim wpływowych, ale i zwykłych turystów, zapoznało się z nowoczesnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, bo różne tematyki są Expo, a z drugiej strony miało szansę również zapoznać się z danym krajem, przylecieć, bo jest powód. Nie tylko ten związany, że jest jakieś tam miasto na mapie Polski, ale tam się odbywa Expo. No, żałujemy bardzo, ale wierzymy, że uda nam się. Do 3 razy sztuka, więc będziemy walczyć. Będzie jeszcze za chwilę mowa o zielonym Expo, tak, oczywiście. Absolutnie. Ale jeszcze wracając do Expo 2020 w Dubaju, ta prezentacja całego województwa łódzkiego, jak pani ją ocenia? Przyznam, że nie miałam okazji jeszcze zobaczyć, bo jeszcze nie byłam na Expo. Ja dopiero od jutra zaczynam Expo. W dniu dzisiejszym mieliśmy spotkania biznesowe, ale mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie również z PricewaterhouseCoopers, który tu właśnie ma swoją główną siedzibę i szef tej siedziby w Dubaju jest jak gdyby guru, jeśli chodzi o sprawy miejskie i właśnie Expo był również swego rodzaju advisorem przy realizacji tej wystawy dla Dubaju. W związku z czym bardzo istotne spotkania, ale nie widziałam jeszcze Expo jako takiego. To inaczej zapytam, czego się pani spodziewa dla Łodzi po Expo 2020? Przede wszystkim kolejnej możliwości, w jaki sposób zakodowania w pamięci, że takie miasto jest. Jak pan dobrze wie, bardzo trudno jest Łodzi z samą nazwą, bo jednak to jest miasto, które trudno jest obcokrajowcowi wymienić z uwagi na litery nie występujące zupełnie w żadnym innym języku. W większości w nazwie. Dokładnie, tak. To jest już jedno, mamy duży problem. Często też jest przez to, że przez lata staraliśmy się promować jako Łódź, spowodowało to, że mamy taki dysonans. Mamy Łódź i Łódź i nieraz słyszę, że są dwa miasta. Łódź i Łódź, więc teraz próbujemy za wszelką cenę zaznaczyć swoje miejsce na mapie świata, co nam się udaje, bo 2 tygodnie temu zostaliśmy miejscem wskazanym po raz kolejny, bo już mieliśmy top miejsc na świecie wskazanym przez New York Times, przez National Geographic, a teraz ta nagroda, która dla mnie jest najważniejsza, przyszły rok, najbardziej, że tak, najważniejsze miejsce na mapie świata, które warto i trzeba zobaczyć w przyszłym roku w związku z zrównoważonym rozwojem tego miasta, to jest nasz priorytet, zrównoważony rozwój i zmiana jakości życia w naszym mieście dla mieszkańców. W związku z czym dla mnie osobiście jest to kolejny asumpt do tego, żeby pokazać Łódź i zachęcić do inwestowania, ale może również do odwiedzania, bo kiedyś wydawało się, że Łódź nie może być destynacją turystyczną, a jednak uważam, że absolutnie teraz po tych zmianach, które nastąpiły i następują, związane z rewitalizacją Śródmieścia i kolejnych szereg inwestycji, które właśnie są takimi inwestycjami umożliwiającymi spędzanie wolnego czasu, ta kultura leisure time, wszystko co po pracy, pokazuje, że jednak możemy być taką fajną destynacją również na, no może taki city break, nietypowy pobyt wakacyjny, ale taki krótszy weekendowy, wydłużony weekend. Czyli chcemy się pokazywać, chcemy się promować, chcemy pokazywać swoje miejsce należne nam, uważam, na mapie Polski i świata. Ja zaryzykuję taką tezę, że jest pewien wspólny mianownik między Łodzią a Dubajem. Dubaj i te kraje tego regionu muszą się wymyśleć na nowo po ropie naftowej.
Łódź też się musiała wymyślić na nowo po przemyśle włókienniczym. Jest tutaj to połączenie? Absolutnie. Ja właśnie, nie rozmawiając z panem wcześniej, rozmawiałam z innymi dziennikarzami i właśnie tą samą konkluzję powiedziałam, że wbrew temu, co się wydaje, to historia Łodzi jest bardzo zbliżona właśnie do tego typu krajów, jak chociażby Dubaj czy inne Emiraty, gdzie my powstaliśmy tak naprawdę z marzeń i z rozwoju przemysłu. Tutaj Dubaj też powstaje z rozwoju gospodarczego. I też będzie miał problem, już ma problem. Znaczy Dubaj myślę, że nie, może bardziej Arabia, Abu Dhabi ma problem, co będzie, kiedy ta ropa, złoże, wydawać by się mogło nieskończone, ale jednak skończone, przestaje być źródłem dobrobytu mieszkańców. W związku z czym Łódź też musiała się wymyślić na nowo po transformacji związanej z okresem przemian. I myślę, że z jednej strony miasto, które powstało z marzeń przedsiębiorców tutaj, no, Emiratów i szefów Emiratów Arabskich, ale faktycznie takie, które stara się być bardzo nowoczesnym miastem, odpowiadającym na wyzwania współczesności. A jak te wyzwania współczesności w postaci konkretnych inicjatyw gospodarczych trafiają do miasta, do Łodzi, to jak miasto może im pomóc? Bo mówimy tutaj jakby o dwóch piętrach. Pomaga Polska jako państwo. To jest pierwsze, to musi nastąpić. Ale miasto, co miasto może dodać? Przede wszystkim doskonałą obsługę, kompleksową obsługę inwestora, który do nas trafia. Nie bez kozery jesteśmy miastem, które już od ładnych paru lat wiedzie prym, jeśli chodzi o nasze zespoły, które zajmują się obsługą inwestorów bezpośrednio. I faktycznie potrafimy się zaopiekować. Potrafimy przede wszystkim, oczywiście wszystko w granicach standardów i prawa, ale potrafimy dać taką obsługę, jaki... No nie chciałabym w żaden sposób deprecjonować koleżanki i kolegów z innych dużych miast, ale które faktycznie robi wrażenie. Nie tylko na etapie przyciągania inwestora, ale inwestor jest jak gdyby pod naszymi opiekuńczymi skrzydłami, dopóki chce w naszym mieście być, chce się rozwijać, jesteśmy praktycznie bardzo pomocni. Począwszy od procesów inwestycyjnych, rekrutacyjnych, ale również promujących. Nie jest tajemnicą, że często wyjeżdżając czy organizując różnego typu wyjazdy, zapraszamy i to my jak gdyby aktywizujemy firmy, żeby zdobywały nowe rynki, żeby nie bały się inwestować, żeby też przyciągały kapitał one bezpośrednio, ponieważ tak naprawdę często blokada jest w nas samych. W związku z czym staramy się na każdej płaszczyźnie wspomagać inwestorów, żeby czuli się, raz jeszcze to powtórzę, zaopiekowani. Nie tych standardowych, ale takich faktycznie, żeby czuli się, że zawsze, jeżeli coś się pojawi na horyzoncie, jakiś problem, czy jakaś idea, którą chcieliby rozważyć wdrożenie, to zawsze mogą zapukać do naszych drzwi, zadzwonić i zawsze tą pomoc staramy się im świadczyć. To na horyzoncie niby odległym, ale 2029, jeśli chodzi o taką skalę przedsięwzięcia, to nie jest znowu tak długi czas. W 2029 roku w Łodzi będzie Zielone Expo. Czy już trwają przygotowania? Na czym polegają? I na co miasto liczy w związku z tą imprezą? Przede wszystkim przygotowania są zakończone, bo my mamy kompletny projekt, mamy konkretne całe rozwiązania związane z możliwością posadowienia tego projektu, czyli całą infrastrukturę towarzyszącą projektowi, bo jednak tego typu duże wystawy wymagają ingerencji w infrastrukturę miejską, która umożliwi, żeby w krótkim okresie czasu duża rzesza osób zwiedzających miała możliwość przyjechania, dotarcia i przede wszystkim też w jaki sposób zafunkcjonowania w mieście. W związku z czym my jesteśmy przygotowani, mamy całe studium wykonalności, które notabene dwa tygodnie temu dostało najwyższą nagrodę Unii Europejskiej za najlepiej przygotowany tego typu projekt. Brakuje nam jednego, decyzji ostatecznej rządowej, bo Expo się zdarzy i będzie wystawą światową pod warunkiem, że o nie wystąpi wspólnie z miastem rząd, bo to rząd jest w tym wypadku dysponentem możliwości przyznania miana Expo. Inaczej będzie to wystawa ogrodnicza. A na czym nam zależy? Zależy nam przede wszystkim, żeby faktycznie była to wystawa o charakterze światowym, ponieważ temat jest szalenie istotny. My nie chcemy rozmawiać tylko o roślinkach, my chcemy rozmawiać o zmianach klimatu, o tym, jak miasta mogą i jak powinny się przygotować do tego, żeby jakość życia w miastach w związku z
jakby nie patrzeć zmieniającym się klimatem, była akceptowalna dla mieszkańców i żeby była przede wszystkim możliwa do życia tak, do jakiego my przywykliśmy. Ja spotykając się z młodymi ludźmi w ramach czy to strajku klimatycznego młodzieżowego, czy w ogóle w ramach różnych spotkań, które organizujemy, bardzo często słyszę jedno pytanie. Czy pani jest w stanie nam powiedzieć, obiecać, że jeżeli my zdecydujemy się, że będziemy chcieli mieć potomstwo i chcieli je wychowywać, to czy świat będzie wyglądał tak samo, jak wygląda w tej chwili, czy będziemy żyć w szklanych kopułach, gdzie nie będziemy mogli wyjść na zewnątrz, bo słońce będzie tak paliło, że nie będziemy w stanie w ogóle egzystować. To są pytania, które są bardzo istotne. Jestem bezpośrednio po wizycie na COP26 w Glasgow i widzę jedno, że te pytania ktoś musi zadać inaczej. One są zadawane, ale w końcu ktoś musi z dialogu przejść do decyzji i działań. I myślę, że tego nam trochę brakuje. To Expo byłoby taką płaszczyzną faktycznie porozumienia, jak przygotować współczesny świat w zakresie właśnie takich małych, lokalnych społeczności, jakim są miasta, miasteczka, do tego, żeby jak najlepiej przygotować się do zmian, jak najlepiej przygotować się do transformacji z tym związanej i uświadamiać mieszkańcom, jak ważna jest również ich rola. Bo jak z jednej strony słyszymy, że chcemy zawalczyć o klimat, ale z drugiej strony trudno nam zrezygnować z kolejnego telefonu, tabletu, kolejnego telewizora czy klimatyzacji. No, taka jest prawda, czy chociażby każdy chciałby korzystać z własnego samochodu zamiast transportu publicznego, czy zwyczajnie przejść się, nawet jeżeli coś nie wymaga aż tego od nas, żebyśmy podróżowali, chociażby, to te duże zmiany muszą w nas samych nastąpić, w związku z czym my bardzo potrzebujemy płaszczyzny dyskusji, płaszczyzny porozumienia i wymiany doświadczeń i wiedzy, jak przygotować się, z jednej strony jak ograniczyć emisję, bo to jest konieczne, a z drugiej strony jak przygotować się do tego, żebyśmy tę piękną, błękitno-zieloną planetę, którą pożyczyliśmy od wnuków, oddali niezłotowej. No to tu jest świetna okazja, żeby o tym porozmawiać, bo tu się właśnie bardzo dużo mówi o innowacjach, i bardzo dużo mówi o jednocześnie zachowaniu natury i klimatu, prawda? Dokładnie, dlatego tu jestem i dlatego też promuję miasto jako miasto zrównoważonego rozwoju i jako miasto, które chce w bardzo szybkim czasie stać się miastem neutralnym klimatycznie. Wiadomo, że do tego bardzo daleka droga, ponieważ to są przede wszystkim zmiany mentalne, ale z drugiej strony też olbrzymie potrzeby finansowe, żeby dostosować się do tych koniecznych zmian. Ale jeżeli nie zaczniemy tego tu i teraz, to sama rozmowa nie wystarczy. Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? Dokładnie, to trafił pan w punkt. To jest to motto. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.